Dziś zabierzemy Was na fascynującą podróż śladami ostatniej cesarzowej Pruszkowa, Moniki B., lepiej znanej jako Słowikowa. Gdy wkroczyła na salę sądową, nie byłoby wiadomo, że to ona jest oskarżoną, gdyby nie imponujący konwój policyjny. Życie tej tajemniczej kobiety splata się z dziedzictwem po byłym mężu, Andrzeju Z., znanym również jako Słowik, przywódcy mafii pruszkowskiej. wchodziła na salę sądową, tylko konwój policji zdradzał, że przybywa tu z aresztu śledczego. Monika be pseudonim Słowikowa, oskarżona o m.in. kierowanie grupą przestępczą schedą po byłym mężu Andrzeju Z. Słowiku, bosie mafii Pruszkowskiej. Dumnie wkroczyła na salę rozpraw wypinając pierśnie małych rozmiarów w 15-centymetrowych szpilkach, prezentując nową blond fryzurę uformowaną w loki. Aktowi oskarżenia przyświecała główna myśl, za którą ów akt podążał, że ta niewielkich rozmiarów elegancka kobieta trzęsła chłopami. I to nie ułomkami, o czym zebrani niezbyt licznie mogli się przekonać 10 września podczas pierwszej rozprawy Moniki B. Wystarczyło popatrzeć na współoskarżonych w liczbie siedmiu. Na szczególną uwagę zasługiwały potężnych rozmiarów muskuły Roberta G. pseudonim Gmurek, Wojciecha P. pseudonim Puchacz oraz Pawła P. pseudonim Pasztet. Pierwszy z nich przybył z aresztu śledczego na Białołęce, drugi i trzeci z zakładu karnego, gdzie odbywali już karę za inne występki. Z wolnej stopy odpowiadali pozostali członkowie grupy słowikowej, jak nazwano biznes pani Moniki w akcie oskarżenia, czyli Jacek K., Jacek S. pseudonim Szajba, ja w ogóle nie wiem co ja tu robię, zaintonował oskarżony i zgłosił potrzebę co półgodzinnego oddalania się z sali rozpraw z powodów zdrowotnych Grzegorz M. pseudonim Gregor trener i pięciokrotny najlepszy sędzia rugby w Polsce. Nie przybył ostatni oskarżony Adam K., pseudonim Szuwar, jego sprawę wyłączono do odrębnego rozpatrzenia. Gmurek i Puchacz mieli być siłą napędową grupy, zajmowali się głównie narkotykami, Gregor wykonawcą zleceń szefowej. Reszta miała skutecznie symulować, za namową Konrada T., legendarnego w środowisku gangsterskim prawnika, jak się potem okazało, łebskiego rolnika, różnego rodzaju choroby, unikając tym samym wymiaru sprawiedliwości. Prokurator Dariusz Romańczuk nie ma wątpliwości, że za wszystkimi transakcjami, pośrednikami i rozmowami stała Monika, choć ta w zeznaniach z 2013 roku podważała wiarygodność oskarżenia, wykrzykując, ja jestem kobietą i to jest śmieszne, żeby taka kobieta jak ja mówiła mężczyznom, co mają robić. Dzień, który odmienił życie Moniki B, wypadł na 13 czerwca 2013 roku. To wówczas o 6 rano funkcjonariusze CBS postanowili zakończyć sielankowe życie Słowikowej i wkroczyli do jej mieszkania na warszawskim Ursynowie, skuwając ją oraz Zastanego w samych slipach przyjaciela rodziny niejakiego Felipe SC, obywatela USA i Niemiec. Mimo, że akt oskarżenia dotyczy przestępczej działalności w latach 2001-2005, zatrzymania członków grupy dokonano dopiero w 2013 roku. O sens i czas tego zatrzymania pytała w trakcie rozprawy sama oskarżona. Okres mojego zatrzymania nastąpił na dwa miesiące przed wyjściem mojego męża na wolność. To aresztowanie było, kolokwialnie mówiąc na zamówienie, dramatycznie argumentowała. To głównie zeznania byłego kochanka Moniki, romana o pseudonim Sprocket, pogrążyły całą grupę. Dowody jakie wyjawił ten były ochroniarz masy. Monika B., podczas pierwszego przesłuchania 13 czerwca, bagatelizowała i zanosiła się histerycznym płaczem, żywo gestykulując, kto mnie w to wrabia. To są ludzie, którzy mają przestępstwa na koncie, ja jestem tylko żoną Andrzeja, wykrzykiwała w poczuciu krzywdy. Gwoli wyjaśnienia, w 2013 roku żoną Andrzeja słowika już nie była, rozwód wzięli w 2008 roku. Nie mam korzeni prasko gangsterskich, moim zdaniem te zarzuty są absurdalne, broniła się. To, że została oskarżona, jest według niej pokłosiem jej kontaktów z dawnymi kolegami byłego męża, którzy się do niej zwracali o pomoc. Postrzegali ją jako osobę wpływową. Okazało się, że Słowikowa sprawuje kontrolę nad dość dobrze zorganizowaną grupą przestępczą, zeznał sproket. Z jego relacji wyłania się ustrukturyzowana tkanka przestępcza, podzielona na dwa piony. Na czele oczywiście Monika B. Poniżej osoby bezpośrednio wykonujące jej rozkazy Dominik L, Leszek S pseudonim Czarek, Dariusz A pseudonim Wieża. Pierwszym pionem była tak zwana gangsterka, głównie byli Pruszkowscy, trudniąca się przede wszystkim ściąganiem haraczy z punktów, handlem narkotykami, głównie kokainą. Nad tą grupą do czasu władzę sprawował Słowik, który osadzony w Hiszpanii codziennie dzwonił do Moniki z poleceniami. Drugi pion zajmował się szeroko pojętą przestępczością gospodarczą, obrotem fałszywymi fakturami, bezprawną windykacją rat leasingowych i wymuszeniami zwrotu długów, tak zwanymi odbiorami na Słowika, organizowaniem fałszywych małżeństw Polaków z obywatelami państw azjatyckich oraz załatwianiem lewej dokumentacji medycznej, tu brylował Konrad T., późniejszy świadek koronny m.in. w tej sprawie. Sprocket dołączył do grupy słowikowej około 2001 roku po odejściu z gangu Skwary. Osobiście był świadkiem bezpośredniego odbioru przez Monikę pieniędzy z kilku agencji towarzyskich. Jako orbity tych dwóch pionów występowali Konrad Teczy, adwokat Andrzej B oraz mecenas D. Grupa Słowikowej nie rezygnowała z żadnego sposobu zarabiania pieniędzy. Zakres działalności był bardzo bogaty i niezmiernie zróżnicowany. Leszek z pseudonim czarek był specjalistą od zaniżania wartości celnej sprowadzanych towarów, np. różnego rodzaju chińskich wyrobów. Żołnierze Monika miała już zaprawionych w boju w latach 90., kiedy prym wśród grup przestępczych wiódł jej mąż, Andrzej z pseudonim Słowik. Gdy po raz kolejny dosięgła go ręka sprawiedliwości, Monika postanowiła, że dzieło męża nie zostanie zaprzepaszczone. Dlatego tak ważne były stare kontakty. Miała w kim wybierać, Lulu to lojalny pracownik Słowika, który trzymał rękę na pulsie handlu sprowadzaną z Hiszpanii koką. Niekwestionowaną podporą grupy był do 2005 roku Sprocket, wpadł w 2007 roku, co prawda człowiek masy, ale wychowanek Pruszkowa. Dość wdzięcznie opisuje on rozliczne rodzaje działalności przestępczej grupy Moniki. Jedną z nich było odzyskiwanie wierzytelności w imieniu przedsiębiorstwa leasingowego będącego pod zwierzchnictwem Słowikowej i Dominika L., swego czasu także kochanka Moniki B. Był to fundusz AML Leasing. W imieniu funduszu Sprocket osobiście przeprowadzał windykację, potem tę część działalności przejął Gregor, który w tym czasie miał firmę zajmującą się między innymi odzyskiwaniem długów. Podział ustalono w relacji 50 na 50, połowa do kieszeni grupy, druga do firmy leasingowej. Dodatkowo Dominik L. brał lewe kredyty, a pieniądze wyprowadzał do zagranicznych banków, Wykorzystując przy tym kontakty znanej malarki Joanny S, żony niemniej znanego celebryty Jarosława J, kolejną dochodową działalnością było pośrednictwo handlu kradzionymi samochodami. Tę działkę nadzorował Paweł P. Sprzedawał je na własną rękę jako tak zwane sztuki, samochody stanowiące przedmiot leasingu, obarczone zaległościami leasingowymi. Zgłaszał je następnie jako kradzione, a ubezpieczyciel regulował zaległe obciążenia finansowe. Z działalności pionu gangsterskiego Oprócz wyłudzeń i odzysków na słowika, czyli zbierania mniej lub bardziej fikcyjnych długów, które osoby miały w stosunku do siedzącego szefa Pruszkowa, przytoczyć warto działalność polegającą na usunięciu z listy osób przeznaczonych do porwania dla okupu. Lista taka przygotowana przez grupę Mokotowsko-Szkatułową w owym czasie krążyła po Warszawie. Jedną z osób z listy, do której pojechała Monika ze sproketem, miała być Marzena G, żona gangstera Janusza G. Za zdjęcie z takiej listy Monika i Sprocket liczyli sobie oczywiście prowizję. Jedną z ważniejszych działalności było komercyjne świadczenie usług polegających na podejmowaniu działań ukierunkowanych na polepszanie sytuacji procesowej osób, które znalazły się w obszarze zainteresowań organów ścigania, jak precyzyjnie nazwał ten rodzaj działalności grupy Sprocket. Metodę opatentowali mecenas Andrzej B wraz z Konradem T. Monika spotykała się z osobami mającymi na pięku z wymiarem sprawiedliwości między innymi w kafe Paragraf, notabene naprzeciw Sądu Okręgowego w Warszawie. Panowie te i be załatwiali niezbędną dokumentację medyczną, niemniej ważne były jednak cenne wskazówki, co połknąć przed rozprawą, aby się rozchorować, czy jak symulować schorzenie wymyślone na potrzeby danego delikwenta. Grupa zarabiała na prowizjach za pośrednictwo. Krążyła legenda o wpływowych kontaktach i znajomościach Konrada T. wśród lekarzy, sędziów, prokuratorów. W latach od 2001 do 2006 z tytułu tego świetnie prosperującego biznesu Konrad T. osiągał dochód miesięczny w wysokości 100 tysięcy złotych, z czego Monika za pośrednictwo brała 20-30% do jego doli, jak zeznał Konrad T. Opowieść z Proketa kończy się na 2006 roku kiedy to Monika bez zmienia kochanka i partnera biznesowego na rezydenta rosyjskiej mafii w Warszawie, niejakiego Władysława S. pseudonim Vadim. W latach 2002-2004 bardzo ważnym przedmiotem działalności grupy był handel narkotykami, które sprzedawano tylko znajomym osobom, by minimalizować ryzyko wpadki słowikowej, jako jedynej kontynuatorki dzieła męża. Tym sposobem pośredniczyła m.in. w sprzedaży pięciu kilokoki niejakiej Kindze z Krakowa, żonie Pyzy, gangstera, który siedział wraz ze Słowikiem w Hiszpanii. Towar pochodziły z zapasów Grupy Mokotowskiej, a koka była porcjonowana przez Mokotów i zakopywana w różnych częściach lasu. W rozmowach pomiędzy Grupą Słowikowej a Mokotowem aktywnie uczestniczył Gregor. Zakupiony towar został przekazany bezpośrednio przez Monikę. Zysk Moniki i Sproketa z tej transakcji wyniósł 4000 dolarów amerykańskich, z czego tysiąc wypłacili Gregorowi. Istotne znaczenie dla grupy miało skojarzenie gmurka i szuwara. Ten drugi miał komponent do wytwarzania amfetaminy, BMK, gmurek zaś rynek zbytu. Na tym biznesie grupa dostawała od 500 do 1000 dolarów amerykańskich od każdej transakcji. Trwały też przygotowania do wypłynięcia na szersze wody, przygotowywali się do przemytu towaru z Holandii m.in. tzw. Tak pięgusa, czyli mieszanki heroiny ze sprasowanym haszyszem. W tym celu przerobiono samochód taksówkarza o pseudonimie Lisek, który miał być kurierem. Temat spalił na panewce, urwał się kontakt z Fifosem, byłym konsulem greckim, ojcem chrzestnym syna Słowików. FIFOS umożliwiał zorganizowanie szlaku przemytniczego dla podrabianych papierosów z Polski do Europy Zachodniej i kokainy do Polski. Grupa ponadto czerpała korzyści z interesu pilotowanego przez Ludwika M. pseudonim Lulu, czyli handlu koką sprowadzaną przez Hiszpanię z Ameryki Południowej. Towar płynął do Polski drogą morską, prywatnym jachtem, którym często podróżował mecenas de pseudonim Dzidek, ówczesny adwokat Słowika. Monika w tym czasie często bawiła w Hiszpanii, odwiedzając męża w areszcie. Przewoziła pieniądze w znacznej kwocie, 100 tysięcy euro, jakoby na mecenasa męża. Słowikowa oklejała się ciasno ułożonymi banknotami, na to nakładając bieliznę i ubranie. W oklejaniu ciała sam jej pomagałem, zeznał sprokret. W trakcie dwóch jawnych rozpraw, które dotychczas się odbyły, sędzia Marek Celej odczytywał protokoły zeznań Moniki B., z których wynika, że wiedziała o narkotykowej działalności puchacza. Znała szczegóły kontaktów z Proketa i dłużników oraz aktywnie uczestniczyła w kojarzeniu osób unikających odpowiedzialności karnej z mecenasem Konradem T. Po co dalej pani uczestniczyła w tych rozmowach, była świadkiem ustalania kwoty za pomoc, skoro nie czerpała pani z tego korzyści. Dociekał sędzia cele i celu jej kontaktów z Konradem T. Monika betłumaczyła, że chciała czuwać nad całym procesem pośrednictwa z czystej, nieprzymuszonej chęci pomocy. Pomocy komu? Pytanie sędziego zawisło w powietrzu. Główną linią obrony słowikowej jest założenie, iż jej zatrzymanie było zatrzymaniem na zlecenie. W 2007 roku, kiedy to zatrzymano Sproketa, ten nic jeszcze na temat przestępczej działalności słowikowej nie mówił, gdyż zwyczajnie nie posiadał takiej wiedzy. Monika B., w swoim bardzo zresztą teatralnym wystąpieniu, dodała, że gdyby kierowała grupą przestępczą i była wspólniczką męża. To wiedziałby o tym chociażby Jarosław S. pseudonim masa, który pogrążył bosów pruszkowa. Gdyby miał wiedzę na ten temat, to tą wiedzą by się podzielił, stwierdziła. Prokurator Romańczuk zrezygnował z możliwości zadawania pytań oskarżonej, uznając jej tłumaczenie za wysoce niedorzeczne. W trakcie swojego wystąpienia Monika kilkakrotnie była upomniana przez swojego obrońcę, mecenasa Piotra Pieczykolana, o dokładne odpowiadanie na pytania sędziego i hamowanie swojej teatralności. Z dziewięciu stawianych jej zarzutów, między innymi kierowanie grupą przestępczą, handel narkotykami i pośredniczenie w załatwianiu nieprawdziwej dokumentacji medycznej we współpracy z Konradem T., przyznaje się tylko do posiadania marihuany, znalezionej u niej w mieszkaniu w trakcie zatrzymania. Mimo, iż jest, jak twierdzi, wielką przeciwniczką wszelkiego rodzaju narkotyków, tym razem skusiła się i chciała się odstresować w związku z trudną sytuacją życiową. Jak trafnie zauważył Marek Celej. Ta trudna sytuacja związana z wieloletnim więzieniem pani męża nie trwa przecież od wczoraj. Na co jeszcze celniej zlipostował mecenas Pieczykolan w imieniu swej podsądnej. Ta trudna sytuacja nie była związana z tym, że mąż był w więzieniu, tylko że miał z niego wyjść. Jeśli odcinek ci się podobał, daj łapkę w górę. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału po więcej ciekawych materiałów.